to wygląda całkowicie inaczej tutaj niż na żywo. Tak. To wygląda wyraźniej to wszystko. Że mam bardziej odkościelinie niż tutaj. A to takie medium. Do przyglądania się. Czemuś bardziej. Patrz, jak zaczęły te fioletowe tańczyć. Jak tak, takie oczywiście. DNA. A tutaj wygląda, jakby się oddzielały. Jakby to było w innym rytmie niż to. By było w... I też jakby to było nie na tej samej płaszczyźnie. To tylko ja mam takie wrażenie. Ale teraz jest naprawdę pięknie. One tańczą, tak wirują. Tak. Muszę to wysłać mojemu profesorowi, którego dzisiaj spotkałem. Kogo spotkałeś? Achimescu. Był z synem na spacerze, akurat jechałem na rowerze do muzeum. I światełko mi słuchaj spadło z roweru, roztrzaskało się i tylko dlatego się zatrzymałem. Inaczej bym chyba go nie zauważył. I zbierałem to, ludzie tam jacyś pozbierali to światełko, wsadziłem do kieszeni i on nadszedł. Zaczęliśmy gadać i pokazał mi, znaczy, no pokazał mi w telefonie taką... Widzisz to przechodzące światełko czerwone? Tak, tak. Skąd to jest? Ja nie mogę odwrócić wzroku. Wydaje mi się, że to był przejeżdżający rower. Na bulwarze? Mhm. Na moście, bo to z mostu. A, z mostu? Tak. No widzisz. No i słuchaj, pokazał mi taką możliwość, że można fotografować coś, jakąś przestrzeń, obiekt, potem wrzucić to do apki lub do programu, który sam to mieli i robić ci taką wizualizację 3D, takiego bombla lub coś pewnie sensowniejszego. Ja nigdy tego nie robiłem. A on pokazał coś tam, co zrobił, to było fantastyczne. I to na przykład... I to trochę takie... No nie wiem, ja sobie wtedy pomyślałem... No na przykład, ja sobie wtedy pomyślałem, że muszę to wykorzystać do zrobienia z takiego zmapowania 3D tej makiety w Muzeum Narodowym Wyspiańskiego i do tego dowalić to, co mi się przyśniło, nie? Czyli ten kryształ na górze. Wtedy zamontować i zrobić taką wizualizację. Ja nie chcę się teraz uczyć programów do tych 3D, bo nie mam czasu na to. I on jak to mi pokazał, to mnie tak to zainspirowało. I w tym muzeum myślałem ciągle o tym. No i w sumie mógłbym to wysłać mu z przeprosinami, bo pewnie, znaczy nie pewnie, bo przyjechałem do muzeum i kumple mi mówią, że dalej po urodzinach śmierdzę piwskiem. No odległość, a ja z nim tak gadałem, wiesz, twarz w twarz. Wczoraj się ochlałem tego piwa. Jeszcze ten biedny syn pewnie też zdemoralizowany przeze mnie. No,